Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zainaugurowało drugą edycję Radomskiej Akademii Dyrektora. Pierwsza edycja okazała się wielkim sukcesem. To jest taka próba przeniesienia zarządzania w szkole w XXI wiek. Jak wszyscy doskonale wiemy, społeczeństwo ma coraz większe wymagania wobec usług publicznych, także wobec szkół. Szkoły powinny coraz bardziej przypominać dobrze działające przedsiębiorstwa, dobrze inspirujące pracowników, dobrze wykonujące swoją pracę, a do tego potrzebny jest odpowiedni lider. Pierwsze seminarium poprowadził profesor SGH Tomasz Rostkowski, znany ekspert z zakresu wdrażania zmian, strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim oraz budowy systemów zarządzania. Tematem spotkania było przywództwo i sztuka zarządzania w szkole, czyli jak sprawić, by szkoła była przyjaznym i efektywnym miejscem pracy. Podczas spotkania uczestnicy zajęli się sztuką komunikacji i budowania zespołu oraz rozwojem osobistym i zawodowym dyrektora szkoły. Rola edukacji jest w tej chwili absolutnie niepodważalna, to znaczy nikt z tym nie dyskutuje. To raczej chodzi o to, żeby ta edukacja rozwijała się w coraz większym tempie. Wiadomo, jesteśmy w dobrej sytuacji, dlatego że Radom dysponuje bardzo poważną, powiedziałbym, bardzo różnorodną też ofertą dla młodzieży, ale też nie tylko. W związku z powyższym wydaje się, że Radom jest jednym z takich miejsc, które powinny być po prostu liderami na rzecz kształcenia. I nie chodzi tylko oczywiście o kształcenie ogólne. W inicjatywę po raz kolejny włączył się Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego. Wiem, że zainteresowanie jest bardzo duże, bardzo wielu obecnych radomskich dyrektorów, ale również tych nauczycieli, które w przyszłości myślą o tym, żeby podjąć się kierowania radomskimi placówkami, bierze udział w tych spotkaniach. To bardzo ważna inicjatywa z tego względu, że w Radomiu chcemy mieć dobre, merytoryczne, wykwalifikowane kadry, które będą kierowały naszymi placówkami oświatowymi. Podczas drugiej edycji Radomskiej Akademii Dyrektora będą poruszane m.in. takie tematy jak IT w pracy nauczyciela i zarządzania szkołą, prawo oświatowe w praktyce szkolnej, innowacje, eksperymenty w szkole czy zewnętrzne źródło dofinansowania w działalności oświaty.